Witamy w 13 webinarium organizowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego finansowanego ze środków Program Inicjatyw Obywatelskich. Gościem dzisiejszego spotkania jest Katarzyna Szczęsna, pełnomocniczka Fundacji Dr. Clown Oddziału Łódzkiego. Witaj Kasiu. Cześć, witajcie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Kasiu, jesteś społeczniczką, wolontariuszką, a do tego wszystkiego zachęciła Cię Twoja córka. Opowiedz nam, jak to wszystko się zaczęło i jaka jest historia Twojego zaangażowania. Tak, nasza historia jest taka bardzo nietypowa, ponieważ rzeczywiście wciągnęła mnie do wolontariatu moja córka. Miała wtedy jakieś 17 lat. I miała takie potworne parcie na to, że musi pomagać koniecznie. Tak troszeczkę sceptycznie podchodziliśmy do tego, bo Weronika jest niepełnosprawna, więc nie wiedzieliśmy za bardzo, jak sobie da radę, a nie mieliśmy kontaktu z wolontariatem. Oczywiście kiedyś tam myśleliśmy sobie o tym, bo myślę, że każdy rodzic dziecka niepełnosprawnego czy chorego, kiedy się styka z taką sytuacją, czuje też taką potrzebę, że tu jest dużo do zrobienia i można by zrobić, no ale to były czasy takie, kiedy ledwo raczkowały jakieś tam stowarzyszenia rodziców, nie było jeszcze w ogóle czegoś takiego w Polsce jak wolontariat. Jakoś to minęło, a wracając do sytuacji z Weroniką, tak, bardzo chciała pomagać, usłyszała w radio o Fundacji Dr. Clown. Były tam dziewczyny w Radio Łódź i opowiadały, co robią i że szukają wolontariuszy. No i niestety musieliśmy od razu tam dzwonić, pytać. Dziewczyny ją przyjęły natychmiast, co było też dla mnie trochę zaskoczeniem, ale rzeczywiście Weronika tam się odnalazła. I ja tak trochę na siłę, bo musiałam jej po prostu trochę tam pomagać, poruszać się po szpitalu i no i tak się przyglądałam z boku. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, to myślałam, że to w ogóle to jest jakiś dziwny pomysł i na pewno nie dla mnie, bo ja klaun to w ogóle nie, nigdy. Wszystko mogę robić, ale nie być klaunem, tak? Ale było mi na tyle głupio, że oni chodzą tacy przebrani i coś robią, a ja się snuję taka trochę poważna za nimi, że rzeczywiście zaczęłam się przebierać i powolutku, naprawdę powoli wciągałam się do tego i wpadłam, wsiąknęłam totalnie. Jestem. Już 10 lat jesteśmy w fundacji. Ja pamiętam, jak zaczynałyście i szukałyście tych wolontariatów, bo te nasze ścieżki gdzieś tam się przecinały w międzyczasie. I pamiętam, że różnych form szukałyście z Weroniką na zaangażowanie się. I w końcu udało się właśnie poprzez wolontariat i to jest coś, co ja powtarzam też na wielu spotkaniach i szkoleniach, że właśnie wolontariat może być też taką fajną formą terapii dla osób chorujących czy niepełnosprawnych, pod warunkiem właśnie, że znajdzie się taką odpowiednią aktywność i ten wolontariat będzie dostosowany do tej osoby. Wy wykorzystujecie taką nietypową metodę, czyli śmiechoterapię, metodę doktora Clowna, czy gelotologii. Na czym polega właściwie ten wolontariat w Waszej fundacji? No tak, ja zawsze mówię, że jesteśmy takim specyficznym wolontariatem, aczkolwiek bardzo radosnym tak naprawdę, bo pomagamy co prawda w chorobie, pomagamy chorym dzieciom, pomagamy seniorom, osobom niepełnosprawnym. Ale w sumie nasz wolontariat jest taki bardzo radosny, ponieważ wykorzystujemy wszelkie metody terapii śmiechu i pedagogiki cyrku. To się wszystko pięknie razem łączy. My po prostu wszyscy doktorzy klauni wierzą, że uśmiech leczy poważnie. To jest poważna sprawa, zawsze tak mówię. To już teraz, już nasza fundacja działa 20 lat, więc te szlaki są już przetarte i już nie musimy nikomu tak bardzo udowadniać, że właśnie śmiech to jest coś, co leczy duszę, leczy ciało, na to są badania, są dowody, tak? I po prostu staramy się, tak mówiąc po prostu, tak?
w każdym kontakcie z naszym podopiecznym musimy zrobić wszystko, żeby poprawić jego nastrój, jego samopoczucie, podnieść jego wartość i dać mu takiego powera po prostu, takiego kopa na kolejne dni do walki z chorobą, bo też nie trzeba nikogo przekonywać, jak ogromne znaczenie ma w ogóle nastawienie, pozytywne myślenie. Więc to wszystko staramy się dawać. Sposobów jest naprawdę masę i to też jest fajne u nas, uważam. Znaczy mnie się podoba, tak, że nie mamy jednego sposobu, nie jest to jakaś sztampa, tylko każdy może mieć własny sposób, może go znaleźć. Każdy doktor clown jest inny, taki jaki jest każdy człowiek. Znajdujemy w sobie te rzeczy, którymi możemy się po prostu dzielić. I to jest tutaj najfajniejsze. No właśnie, już od wieków wiemy, że śmiech i zabawa leczą, zarażają, wydzielają pozytywne emocje. U Was każdy wolontariusz funkcjonuje jako inny doktor. Każdy ma swoją ksywkę, ma swoje przebranie i wchodzicie do szpitali, na oddziały, dla seniorów też. I realizujecie mnóstwo projektów i działań. Czy mogłabyś się pochwalić jakimś takim działaniem czy projektem, który aktualnie gdzieś tam robicie albo przed epidemią realizowaliście? Tak, to znaczy, przede wszystkim chodzimy do szpitali i do dzieci. I to jest jak gdyby główny nasz nurt działania. Te wizyty, zwłaszcza te wizyty, muszą się odbywać regularnie, a są aż 3 szpitale w Łodzi, więc to jest bardzo dużo pracy. Ale bardzo ja sobie cenię na przykład bardzo pracę z seniorami i to, że właśnie okazuje się, że te wszystkie nasze metody, które pozornie są skierowane do dzieci i ludzie tak nas często kojarzą, że my to pracujemy z dziećmi, jak klaun to dziecko. A okazuje się, że te wszystkie nasze triki doskonale działają także w przypadku spotkań z seniorami. Robiliśmy taki cykl właśnie dla seniorów, po to, żeby to było też takie, żeby wzmocnić ich wartość, zająć ich czymś, bo na przykład docieraliśmy do seniorów z DPS-ów. Tam ta rzeczywistość jest taka bardzo smutna i nieciekawa, a my wchodząc, dawaliśmy im kolor, dawaliśmy im radość i dawaliśmy im w ogóle taki powód do działania. To było na przykład jeden z tych projektów, zakładał to, że podopieczni DPS-u, którzy jak gdyby, i to były osoby w ogóle chore, bo to jest DPS dla osób przewlekle chorych, którzy wymagają na co dzień właściwie troski i to nimi się powinno zajmować, to my tym osobom, które oczywiście były w stanie, zaproponowaliśmy, że wspólnie przygotujemy piknik dla dzieci. Oni mają piękny ogród tam na Narutowicza i cały cykl naszych spotkań i warsztatów polegał na tym, że przy naszej pomocy, ale takiej cichej pomocy, oni przygotowywali piknik dla dzieci. Oni śpiewali, mają tam jakiś cudowny w ogóle kabaret, który prowadzą. To wszystko się odbyło w ogrodzie, przyszły dzieci z domu dziecka. Była wata cukrowa, która tak samo cieszyła dzieci, jak i seniorów. Nie wiem, kto więcej zjadł, szczerze mówiąc. Ale była taka bardzo fajna atmosfera, ale oni przez to, że z nami to przygotowywali, mieli takie poczucie, że też mogą coś zrobić. Tym bardziej bardzo oni się cieszyli, bo mówią, no tak, właściwie te dzieciaki przychodzą do nas na różne okazje, robią nam tam występy i umilają czas, to my teraz możemy coś zrobić dla nich. I to było bardzo fajne. No właśnie. A drugi projekt był dla niepełnosprawnych. Jeszcze tylko to w zeszłym roku nam się udało zrobić. Mamy moc. O, to był taki Mamy moc. Chcieliśmy zachęcić właśnie niepełnosprawnych do tego, żeby robili różne ciekawe rzeczy z nami i żeby mogli zobaczyć, że też mogą po prostu, jeśli tylko mają okazję, mają tak stworzone warunki, to mogą zrobić wiele i to było też bardzo ciekawe. Czyli taka integracja poprzez aktywne włączanie, żeby ci podopieczni też nie czuli się jako tacy bierni uczestnicy tych wydarzeń, tego projektu, tylko też jakby muszą coś siebie dać i wtedy czują, że
są potrzebni, tak, po prostu i Tak, włączają no. jakąś społeczność. Tak, no my nie trzymamy, ja tak mówię, nie trzymamy nikogo za rączkę, nie klepiemy, tylko staramy się ściągnąć właśnie w tą aktywność, bo to chyba daje też, my dajemy radość. A jak człowiek jest aktywny i może robić coś ciekawego, to też jest radość dla niego. A jak jest radość, to są endorfiny. Jak są endorfiny, to jest lepsze samopoczucie. Jak jest lepsze samopoczucie, to się lepiej patrzy na świat. Jak się lepiej patrzy na świat, to ma się ochotę pokonywać trudności i iść dalej. Poza tym, robiąc dużo różnych rzeczy, człowiek też może znaleźć coś dla siebie, bo często widzimy, to nie tylko dotyczy osób niepełnosprawnych, to wielu osób, także zdrowych, tak, ale też niezdrowych, że ludzie szukają albo nie szukają i nie mają jakby nic takiego swojego. My też bardzo dużo robimy warsztatów takich, nazwijmy to kreatywnych, tak, albo to są aktorskie, albo plastyczne. I wtedy też jest coś takiego, że ludzie odkrywają, wow, ja to potrafię zrobić. Ja widziałam ogromną radość właśnie na tych warsztatach dla niepełnosprawnych, bo jeszcze co jest ważne, że jeśli robimy to coś dla seniorów albo dla niepełnosprawnych, to właśnie tak jak powiedziałeś, my ich zapraszamy do naszego grona i oni robią coś z nami, nie że my dla nich coś tam tak cały czas robimy, tylko oni robią to razem z nami. Więc tak samo oni, jak drukowaliśmy koszulki, o, sami drukowaliśmy sobie koszulki na sicie, mieliśmy speca od tego, który nam pokazywał, jak to się robi. I słuchajcie, ta radość z wytworzenia swojej własnej koszulki, przeciągnięcia tą raklą po sicie, była taka sama u osób niepełnosprawnych, jak i naszych wolontariuszy, którzy na cycie, czy jakieś gości z osób zdrowych czy sprawnych, po prostu nigdy tego nie robili. I okazuje się, że to jest takie wielkie wow, że ja coś mogę zrobić takiego. To też jest fajne. Granice i stereotypy są tak naprawdę w naszych głowach i poprzez takie działania właśnie i wolontariat możemy udowadniać, że tych granic może nie być i możemy wspólnie robić różne działania. A powiedz mi, czy można się do Was zgłosić? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy trzeba przejść jakieś szkolenia, przygotowanie? Jak to wygląda? Jak zostać wolontariuszem? Tak, trzeba do nas przyjść. Ja bym tak powiedziała, że trzeba do nas przyjść. Już za moment ogłosimy nabór. No mieliśmy niestety przerwę taką pandemiczną. Musieliśmy zawiesić, znaczy zawiesić tylko nabór, bo my działaliśmy cały czas. Znaleźliśmy szybko sposób na to, jak działać dalej mimo pandemii. Oczywiście część działań, zwłaszcza na początku, no musieliśmy przenieść do sieci, tak? To wszystko odbywało się online, to się ciągnie dalej, ale na przykład, to już może niektórzy wiedzą, po prostu teraz sobie występujemy pod oknami szpitali, tak? Wędrujemy pod okienka do dzieci. Byliśmy też u seniorów, byliśmy w Zolu na Przyrodniczej, też z daleka, ale to bardzo, bardzo fajne, wzruszające spotkanie. Byliśmy w domu dziecka, bo dzieci w domach dziecka też teraz są zamknięte, no wszyscy odczuwają tę izolację, tak, gdzie nie ma odwiedzin, na przykład właśnie w takich jak Zolach czy DPS-ach, to takie spotkanie z daleka z nami było fajne. Więc takie są sposoby. Już za moment wracam do naboru, ogłoszę nabór. Oczywiście trzeba by śledzić naszą stronę na Facebooku najlepiej, Fundacja Dr. Clown Oddział Łódź. Jesteśmy fundacją ogólnopolską, tego nie powiedziałam, ale oddziały właśnie mamy właściwie w każdym mieście. U nas jest oddział Łódź oczywiście, więc jak tam polubicie naszą stronę, to będziecie mieć wszystkie informacje. Można napisać chociażby tak wiadomości na stronę. Będzie nabór, będzie pierwsze spotkanie, będzie online. Myślę, że zrobimy sobie na Zoomie, potem będziemy już się spotykać na przykład na powietrzu właśnie. Tak, na ile będzie można. Jak to wygląda? Że tak, każdy może się zgłosić. Nie każdy się w tym odnajdzie, to też od razu uprzedzam, żeby się nie zrażać. To trzeba poczuć, zobaczyć. Co innego jest oglądać zdjęcia na Facebooku naszych działań, a co innego jest działać samemu.
Dlatego to trzeba przeżyć, więc trzeba przyjść, spróbować, dowiedzieć się więcej i spróbować tego pierwszego kontaktu, bo właśnie nasza praca polega przede wszystkim na takim bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem i nie każdy się w tym dobrze czuje i odnajduje, więc wtedy trzeba szukać po prostu innego wolontariatu, to się absolutnie nie wolno zrażać. Myślę, że jest tak szeroka gama, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale warto u nas spróbować, zwłaszcza jeśli się lubi różnorodność, lubi się przygody, lubi się poznawać nowych ludzi, lubi się wyzwania, to u nas jak najbardziej. Mamy szkolenia oczywiście, każdy kto przyjdzie. No właśnie, jeszcze poprzez te spotkania czy szkolenia najpierw można jeszcze jest czas, żeby zweryfikować te oczekiwania i to, czy to tak naprawdę nam odpowiada i w ogóle my się do tego nadajemy. Na pewno też ty jako koordynator wolontariatu masz duże doświadczenie i oko, żeby też ewentualnie podpowiedzieć, gdzie przykierować takiego wolontariusza, jeżeli po prostu on sobie nie da rady albo będzie gdzieś tam krążył i szukał czegoś. A ilu macie teraz takich aktywnych wolontariuszy? Dokładnie. W tej chwili mamy 10. To jest bardzo mało. Tak naprawdę to jest bardzo mało. Znaczy to też świadczy o tym właśnie, jak... Nie chcę powiedzieć, że się nie nadają, tylko po prostu nie każdy to czuje, tak? Bo tu trzeba tak, z jednej strony być bardzo radosnym, mieć ogromne poczucie humoru, duży dystans do siebie, a z drugiej strony dotykamy takich trudnych spraw, tak? Jak choroba chociażby, czy niepełnosprawność. I to wszystko u nas się tak łączy i miesza, i łzy, i radość, tak? Ale można sobie z tym poradzić, trzeba się przebierać. No zacznijmy od tego, że my wszyscy zawsze jesteśmy w przebraniu, każdy ma swoje jakieś ulubione, ja też się ubrałam, jestem doktor Oczko, więc ja mam taki kapelutek z oczkami. Mamy takie takie noski, ja nie wiem, czy ja założę. Jedne noski doktora Klauna. Tak, to są takie noski. I my, nasze przebranie to jest nasz mundurek, w którym zawsze występujemy. A są ludzie, naprawdę tacy są, którzy nie lubią się przebierać albo źle się czują w nosku i wtedy jakby to wtedy oznacza, że oni chcą pomagać, na przykład chcą pracować z dziećmi, ale nie jako doktorzy klauni, tylko w jakiejś tam innej organizacji, tak? No bo tu trzeba też pokonać takie własne jakieś ograniczenia czy własne słabości i ten, kto się dobrze będzie czuł w przebraniu, ten będzie się dobrze dalej czuł w pracy z pacjentem. Mm-hmm. Tak to wygląda. Właśnie, to jest taki trudny temat, tak jak powiedziałaś, bo niby tutaj się śmiejemy, wygłupiamy, animacje, zabawy, ale jednak dotykamy trudnych obszarów choroby, czasem śmierci, starości. Czy wobec tego wolontariusze mają w fundacji zapewnione jakieś takie wsparcie, czy też taki system, który by ich ochraniał przed tym albo wzmacniał? Macie coś takiego wypracowanego? Tak, to znaczy przede wszystkim jesteśmy zawsze razem. Żaden doktor klaun nie pracuje w pojedynkę. Pracujemy w grupie, pracujemy w zespołach 2-3-osobowych, plus te zespoły tworzą większą grupę. Jesteśmy dla siebie zawsze dostępni, dużo ze sobą rozmawiamy, to jest bardzo ważne. I możemy na siebie przede wszystkim liczyć, na kogoś, kto jest bardziej doświadczony na przykład, tak, kto przeżył już wiele innych historii, możemy to wszystko zawsze przegadać. Mamy też zaprzyjaźnionego psychologa. W tej chwili rozpoczęliśmy cały projekt superwizji, gdzie właśnie będziemy o takich sprawach rozmawiać i indywidualnie i grupowo będziemy przerabiać takie tego typu sytuacje trudne, ale jest coś takiego, że już ci, którzy są u nas doktorami, rzeczywiście my jesteśmy w tak różnych sytuacjach, się spotykamy, bo to w ogóle są też fajne rzeczy, to jest doktor klaun to jest przygoda, tak, bo to jest z jednej strony to jest właśnie szpital i te sale szpitalne, ale są też różne wyjazdy, pikniki, jakieś akcje, na przykład co roku zdobywamy Górę Kamieńsk z Fundacją FAR, tak, i tam sobie wędrujemy, albo,
albo wchodzimy na tą górę, a jak nie mamy siły wchodzić na górę, to przynajmniej robimy im integracyjne animacje tam już na dole, gdzie się spotykamy. Więc to są bardzo przeróżne sytuacje, w których jesteśmy razem i my się dobrze, w efekcie się bardzo dobrze znamy i utrzymujemy stały kontakt. Co możemy robić? Na przykład, kiedy była tak pandemia, byliśmy zamknięci i w izolacji, to po pierwsze spotykaliśmy się właśnie na Zoomie, rozmawialiśmy sobie, bo wiadomo, że każdy no, miał przeróżne wtedy odczucia, musieliśmy się trzymać razem i nie dać się, ale wymyśliliśmy, tak już nas potem to mocno nosiło, co by tu zrobić, jak nic nie można zrobić. I na przykład nagraliśmy sobie na Zoomie właśnie przedstawienie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Napisaliśmy je sami i potem zagraliśmy, tak, takie półimprowizowane. I to nas bardzo mocno integruje i też myślę, że w zespole, w którym wszyscy dobrze się czują, to wtedy dopiero można podejmować takie trudne tematy. I o to się cały czas staram, żeby była dobra atmosfera w zespole. To jest podstawa. Bo u nas są sami, ja mówię zawsze, to są indywidualności, bo każdy jest inny, każdy jest totalną jakąś indywidualnością i specem w swojej dziedzinie, no to są w ogóle przeróżne zawody, tak, i rozpiętość wieku od 20 do 50 paru i zawody, jakie wykonują, to jest no, w cały świat, a tu się spotykamy i łączymy te wszystkie indywidualności w taką pracę zespołową, żeby wszystko razem grało. Także wolontariusze, jeżeli jesteście zainteresowani pracą w Fundacji Dr. Clown, to śledźcie fanpage'a Łódzkiego, Fundacja Dr. Clown. Jak widzicie, jest bezpiecznie, jest miło, jest wspólnie, także na pewno każdy z Was się tam odnajdzie i będzie dla nas wyśmienita przygoda. Kasiu, czy chciałabyś coś jeszcze na koniec dodać dla naszych tutaj obserwatorów i widzów? Ja mogę dodać, znaczy tak, zapraszam do nas oczywiście, bo słuchajcie, jest bardzo dużo pracy. Trzeba pracować z seniorami właśnie w DPS-ach, już nawiązaliśmy kontakty. Mało tego, zaczynamy pracę z dorosłymi, bo to tuż przed wybuchem właśnie pandemii już rozmawialiśmy ze szpitalem Jonschera i byliśmy tam, słuchajcie, u dorosłych, u chorych dorosłych pacjentów. Też jesteśmy potrzebni, więc jeśli tylko ktoś ma w sobie taką moc, to ja zapraszam serdecznie. A wy gdziekolwiek traficie, do jakiejkolwiek organizacji, to się uśmiechajcie, bo to jest bardzo ważne i naprawdę warto coś zrobić, bo wolontariat to jest coś takiego, że dajemy komuś, a dostajemy jeszcze więcej. Tylko trzeba to zobaczyć i zauważyć, jak dużo można dostać. Dokładnie tak jest i to jest jakby fajne podsumowanie dzisiejszego spotkania. I całej idei wolontariatu właśnie nieśmy tą radość, nieśmy uśmiech, dzielmy się, a na pewno w zamian otrzymamy jeszcze więcej. Kasiu, ja bardzo Ci dziękuję za tą wspaniałą rozmowę, inspirującą, trochę inny wymiar wolontariatu i działań niż na naszych poprzednich webinariach, ale myślę, że właśnie po to te spotkania są, żeby odkrywać nowe pokłady i oblicza wolontariatu, i pokazywać te dobre praktyki w naszym mieście i w województwie. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że teraz po tym spotkaniu jeszcze więcej osób i wolontariuszy chętnych do pomocy zawita do drzwi Waszej fundacji. Zapraszamy. I dziękuję naszym widzom. Gościem dzisiejszego spotkania była Katarzyna Szczęsna, działaczka, koordynatorka, przedstawicielka Fundacji Dr. Clown Oddziału Łódzkiego. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i nie zapomnijcie wspierać nas na Patronite, bo to jest ważne, żebyśmy mogli dalej te spotkania z takimi fajnymi gośćmi jak dzisiaj organizować. Do zobaczenia.